Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi oreszcie.
Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj ze mną RRC i Quick Detailer Plus, który zapachem miażdży. Zmiażdżyło mnie, naprawdę zapach tego produktu, no to jest bomba po prostu. Guma balonowa, no coś pięknego. Wszystkie Quick Detailery do tej pory, jeżeli chodzi o zapach, kwiczą, leżą i kwiczą. Ten po prostu miażdży zapachem, jest idealny. Co do samego produktu, no na ciebie krążą różne historie, jak to przy RRC, że produkt się tragicznie dociera, że w ogóle jakieś mazy, ogólnie dno i wodorosty. U mnie wręcz przeciwnie. Znaczy, nie jest to produkt, który dociera się idealnie, perfekcyjnie, nie. On po prostu potrzebuje kilka machnięć więcej. Ale nie ma dramatu. U mnie nie zostawił żadnych mazów, placów jakichś tam, nie wiem. Ogólnie praca nim moim zdaniem jest bardzo poprawna. I teraz tak, jeżeli chodzi o przyciemnienie, ja nie zauważyłem przyciemnienia. Połysk też nie jest najwyższych lotów. On jest taki troszeczkę jakby sztuczny taki, ale nie jest źle. To jest Quick Detailer. I teraz tak, rozprowadzenie bajka, docieranie, niewielka ilość tego produktu. Zdecydowanie, to nie ma tak. Tak jak widziałeś, trzy psiknięcia, w sumie to jedno za dużo nawet można powiedzieć. Dwa psiknięcia, trzy max. Jedną stroną jedziesz, i krótka mikrofibra. Jedną stroną śmigasz, drugą docierasz, po wszystkim. Nie boi się też wody, ale to, co najbardziej mnie w nim urzekło, to jak siedzi na plastikach. Fantastycznie. Carbon go po prostu uwielbia. Uwielbia go Carbon. Blenda z tyłu też, tak jak widziałeś, nie ma mazów. No nie, nie wiem. Znaczy, mogą zostać mazy. No powiedzmy ok, ale to jak naprawdę naładujesz go tak grubo, że będziesz machał i machał, żeby go dotrzeć, żeby go zebrać. Jeżeli zrobisz to poprawnie, jak Quick Detailer, czyli niewielka ilość, klik i lecisz. Z mojej strony tak, jeżeli chodzi, znaczy nie jest to jakiś mistrz, jeżeli chodzi o Quick Detailery, nie. Produkt jest zwyczajnie poprawny.
No fakt, że troszeczkę dłużej trzeba nim pomachać, także tutaj to jest minus tego produktu, nie dociera się tak perfekcyjnie, ale to nie jest też tak, że jest niemożliwe do dotarcia, że zostają po nim jakieś smugi. Ja osobiście u siebie tego nie mam. Zapach miażdży wszystko. Zapach jest po prostu rewelacja. Tutaj to jest strzał, że tak powiem, w dyszeczkę. No po prostu perfekcyjnie. Na plastikach fajnie siedzi, tak jak mówiłem, na lakierze też. Połysk może nie jest jakiś cudowny, przyciemnienia nie zauważyłem. Troszeczkę go porównuję, komar, troszeczkę go porównuję do K2 Pro. Tak minimalnie, bo przy K2 Pro też trzeba uważać z ilością, bo potrafi się właśnie ciężko dotrzeć. Też dwa strzały, a i ten sam atomizer co do K2. Pakuje do niego dwie mgiełki, naprawdę te atomizery robią mega robotę. No dobra, moją subiektywną opinię znasz co do produktu. Dramatu nie ma, rewelacji też nie. Taki poprawny quick detailer. Dobra, myślę, że z mojej strony to wszystko. Zaraz się go napiję, bo zapach... No miazga. No dobra, dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć! A nie, jeszcze właśnie jedna rzecz. Wpisuj szybciutko RRC. Myślę, że... A za 400 produktu do zgarnięcia. Hej!